Serdecznie witamy w telewizyjnej lekcji Divina. Jest 22. niedziela zwykła w ciągu roku. Czytamy Ewangelię Świętego Łukasza. Znów gościmy w kaplicy księży Palotynów na Sławinku w Lublinie. Ksiądz Sławek Pawłowski, gospodarz, ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Łuszyński. Posłuchajmy tekstu dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Znów mamy podobny kontekst jak w poprzednim tygodniu, ale pytamy się, kto jest godny, kto nie jest godny. Kto się nadaje do Królestwa Bożego, a kto do tego Królestwa się nie nadaje. Że są ci, którzy sami sobie wyznaczają miejsca i szukają, żeby być jak najbliżej. Tymczasem słyszą odpowiedź Pana, że nie znam was. To jest takie trudne pytanie, bo spróbuję sobie wyobrazić, że no, stoimy u tych bram nieba, pukamy, a Pan mówi, nie znam Ciebie. I teraz, no dobrze wiedzieć, kiedy mnie Pan będzie znał. Żeby tam, no, kiedy się znajdę przy bramie nieba, no, nie odszedł zawstydzony. Jest takie jedna myśl, która jest łącznikiem między tą dzisiejszą Ewangelią, a tą poprzednią, mianowicie o zamianie miejsc. Wtedy Pan Jezus powiedział w poprzedniej, w fragmencie czytanym poprzedniej niedzieli, że są tacy pierwsi, którzy będą ostatnimi, są tacy ostatni, którzy będą pierwszymi. Tu tam też mamy coś podobnego, że nie zajmą pierwszego miejsca, żebyś czasem nie wylądował na ostatnim. I odwrotnie. Staraj się zająć ostatnie miejsce, a wtedy możesz być poproszony na pierwsze. Ale chyba w tej Ewangelii nie chodzi o jakiś savoir-vivre, zachowania się przy stole. Chyba są głębsze. Różnica polega na tym, że tutaj wszyscy są zaproszeni na ucztę, są przy stole, natomiast w Ewangelii z niedzieli poprzedniej chcą wejść na tę ucztę. I wydaje się, że to zaproszenie jest tutaj kluczowe. Aż 5 razy się powtarza to wyrażenie zaprosić, zaproszony i tak dalej. Myślę, że możemy je rozumieć dwojako, owo zaproszenie ze strony Boga. Najpierw zaproszenie na ucztę, którą jest życie jako takie, po prostu życie na tej ziemi, w tym pięknym świecie, który Bóg nam daje. A po drugie, zaproszenie na ucztę Królestwa Bożego. Kiedy do tego świata przychodzi Bóg jako oblubieniec i chce nas zaprosić na swoje wesele, gdzie my jesteśmy tą Jego oblubienicą. Otóż właśnie, jesteś zaproszony na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca. To są ci, którzy zajmują pierwsze miejsca w życiu.
Tacy, którzy chcą sobie, krótko mówiąc, radzić jak najlepiej, niestety kosztem drugich. Prawda? Czyli być dobrze obsłużonym, być najpierw obsłużonym, krótko mówiąc, więcej niż inni mieć, więcej niż inni znaczyć i nie odmawiać sobie niczego. To jest bardzo ważny, myślę, taki kontekst zwyczajnego jakiegoś posiłku, czy może uczty. Jezus jako znany w środowisku rabin, oczywiście był zapraszany na takie uczty. I na takich ucztach się rozmawiało. Oczywiście. O rzeczach ważnych. I byli zaproszeni też inni znamienici goście, przede wszystkim też inni uczeni, bo jest powiedziane na początku, że go śledzili i szukali jakiegoś sposobu, jakiegoś haka, byśmy powiedzieli, na niego. No więc przychodzą ci ubrani w najlepsze szaty, faryzeusze, uczeni w piśmie, z tymi różnymi frędzelkami i tak dalej. Znający swoją godność i swoją wartość. No i teraz, tak jak my się usadzamy. Ksiądz biskup, co? Ksiądz prałat, ksiądz inwołat, ksiądz kanonik, ksiądz proboszcz, wikariusze gdzieś tam biegają w posłudze, ale tak samo będzie przy stołach rodzinnych, nie? Tutaj pani mama, tu pan tato i tak dalej. Tu taki gość, tu ksiądz, tu pan profesor, tu pan wójt, tu pan prezydent i moglibyśmy tak po prostu wymieniać, nie, tych różnych znamienitych gości. Jezus tą sytuację wykorzystuje. I pokazuje nam zasadę głębszą znacznie niż tylko savoir vivre, jak wspomniałeś, że wbrew naturalnej naszej skłonności, żeby pchać się do przodu, do czego nas też... Zazwyczaj najbardziej znamienitości przychodzą na końcu, jako ostatni. Wypada się nawet najważniejszym gościom po prostu spóźnić. I w tym momencie dość łatwo stracić zaszczytne miejsce, kiedy przyjdzie ktoś znamienitszy. Słuchaj, proszę cię, przesiądź się, bo właśnie tutaj przyszedł ktoś ważniejszy od ciebie. W tym momencie, żeby nie mieć takiej nerwicy, że ktoś jest ważniejszy ode mnie, ja muszę spaść na niższy stołek, Jezus nam podaje dosyć radykalną receptę. Idź i zajmij ostatnie miejsce. Dlaczego? Chyba czujemy, że tu chodzi cały czas o pokorę, prawda? O służebność. To święta Teresa Zawila powiedziała, że pokora to bycie w prawdzie. Chyba też o pokorę chodziło w poprzednim tej Ewangelii, z tym, że tam był wymiar bardziej wobec Boga, prawda? Wobec gospodarza uczty, którym jest Bóg. Tu jakby chodzi bardziej o relacje między ludźmi trochę. Pewnie nas razi to słowo w tym tłumaczeniu, kto się poniża, będzie wywyższony. Dzisiaj raczej jesteśmy skłonni mówić, kto się uniża. Ale pewnie można byłoby i inne słowo tutaj jako swego rodzaju interpretację dać. Kto służy, będzie wywyższony chociażby. No właśnie, bo powtarza się raz i drugi w formie biernej, będzie zaproszony, opowiedział zaproszonym. Przez kogo? Ostatecznie tym, który nas zaprasza, jest Bóg. I teraz, gdzie na tym bankiecie życia, na tej uczcie, która staje się dzięki Jezusowi ucztą Królestwa Bożego, gdzie zajmuje miejsce najważniejsze? Gospodarz, Jezus. On zajmuje miejsce ostatnie. On przyszedł jako ostatni, uczynił siebie najmniejszym od żłobu w Betlejem wśród zwierząt poza miastem, aż po ostatnie miejsce jako skazany na śmierć przestępca, chociaż najniewinniejszy z ludzi na krzyżu. Przyszedł po to, żeby służyć, nie żeby mu służono. A więc jeżeli chcesz być zaszczycony bliskością gospodarza, który też jest oblubieńcem na tym weselu, to jest uczta weselna, uczta Królestwa Bożego, to staraj się być jak najbliżej oblubieńca, czyli gospodarza, którym jest Bóg, który zajął miejsce ostatniego grzesznika. Jeżeli stukamy do tych bram nieba i
Jezus mówi: otwieram Ci, bo Ciebie znam, albo nie znam Ciebie. Czy to jest właśnie ta sytuacja, gdzie mam w ciągu mojego życia poznać tą naturę Chrystusa, to zajmowanie tego ostatniego miejsca, wspomniałeś, na krzyżu, gdzie wchodzi w miejsce ostatniego grzesznika, najgorszego. Po to, żeby on nie był sam, żeby nie był tym ostatnim, bo Jezus czyni się jeszcze bardziej ostatnim, aby tamtego ocalić. Czyli mówimy o tym, że bardzo łatwo w życiu swoim mieć taką postawę, żeby izolować ludzi, żeby jakoś wyłączać ich. Się często mówi o tych wyłączonych, o tych wyłączonych ze społeczeństwa i tak dalej, nie? Jakoś tam tych niekoniecznie ostatnich, bo się wpychają do kościoła, niekoniecznie ze swoimi grzechami, a nie szukając zbawienia. Ale to o czym nie mówimy, nie? Nie przychodzi na myśl to, co powiedział papież Franciszek w takim przemówieniu inaugurującym jego pontyfikat. Mianowicie, że pasterz ma dosłownie cuchnąć wolną swoich owiec. A więc on nie będzie siedział w ciepłym mieszkanku i nie zarządzał owcami gdzieś tam sprzed komputera, bo gdzieś takie rzeczy są możliwe. Ale będzie po prostu z nimi przebywał. Mam jeszcze taką interpretację, jeśli można, nieco przewrotną pewnego fragmentu, kiedy często są takie wydarzenia, kiedy zwłaszcza duszpasterze się bardzo denerwują, że jacyś ludzie zajmują miejsca ostatnie w kościele, w budynku. Gdy zaprasza się młodzież, tak, zaprasza się młodzież, to zajmują pod chórem. No i się ich prosi, żeby przyszli do pierwszych ławek. Tak, bylibyśmy zadowoleni, gdyby sami z siebie zajęli pierwsze miejsca. Ale dlaczego mi się wydaje? Bo liturgia jest służbą Bożą. Zajęcie pierwszego miejsca, gdy jest głoszone jakby bycie blisko ambony, gdzie jest głoszone Słowo Boże, które wzywa do nawrócenia, gdzie jest Bogu oddawane cześć, jest służbą. Kto zajmuje takie pierwsze miejsce, ten rzeczywistości najbardziej służy. W tym wypadku to taka przewrotna trochę interpretacja, jeśli można pozwolić. Ale tutaj mamy jakby dalszy ciąg tego, co mówił papież Franciszek, że chociażby nawet teraz, jakby było spotkanie z młodymi w Rio, kiedy mówił też do biskupów Brazylii, Argentyny i tak dalej, że potrzeba iść na peryferię kościoła. To tam trzeba wychodzić. Nie fajnie nam w naszej wspólnotce, gdzie się wszyscy dobrze znamy, czujemy, tak jak ci, powiedzmy, faryzeusze, którym dobrze było w swoim gronie, ale stąd jest mowa o tych wszystkich zaproś ubogich, ułomnych, chromych, niewidomych, tych wszystkich wykluczonych, nie? Przypomina mi to zdanie, które powiedział ksiądz profesor na wykładach akademickich w ostatni czwartek na naszym uniwersytecie, że w kościele jest też miejsce dla tych niestuprocentowych chrześcijan, którym czegoś brakuje, bo albo od dawna nie chodzą do kościoła co niedziela, albo żyją w niesakramentalnym związku, albo są jakoś w inny sposób na bakier z prawem moralnym czy kanonicznym, że dla nich także trzeba zrobić miejsce i im służyć w kościele, chociaż są jakoś ułomni duchowo czy moralnie. Czyli, krótko mówiąc, nie chodzi o to, żeby wyprzeć się własnej rodziny, nie zapraszaj jak tutaj z zamożnych sąsiadów czy swoich przyjaciół, braci ani krewnych. Oczywiście tu w języku semickim to takie albo wcale nie oznacza, że się jednych wyklucza kosztem drugich, tylko żeby... Nasi krewni, nasi bliscy, przyjaciele mają swoje miejsce zapewnione w naszym domu, w naszych relacjach, w naszych serdecznych, bliskich więziach. Natomiast chodzi o to, żeby stworzyć miejsce nie pomijać dla tych drugich. Dokładnie. I to jest ciekawe, nie? Że jeżeli pukam do tych bram nieba i Pan mówi: drzwi otwarte. Dlaczego? Mówi: bo znam Cię.
Bo tak jak ja, tak i ty szedłeś do tych wszystkich gdzieś tam zgubionych, no, ślepych, nagich, że nie zamknąłeś się w swoim pięknym światku. I dlatego. Co uczyniliście braciom moich najmniejszym, najbardziej oddalonym, nieście uczynili? To jest, motywacja jest tutaj ważna. Nie będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć. Ponieważ ta miłość bezinteresowna, która nie szuka natychmiastowej gratyfikacji, dając coś, dołud des, daje, abyś ty mi dał z nawiązką, jest większym szczęściem niż właśnie sytuacja usługi i zapłaty, nie? Bo wtedy jesteśmy bardziej podobni do Boga, który daje za darmo, który nas na tę ucztę życia i ucztę Królestwa Bożego zaprasza bez żadnej naszej zasługi, za darmo. Przygotowujemy się powoli do tej perykopy, gdzie będzie mowa o zaproszonym na tą ucztę weselną, który nie miał stroju weselnego. Łatwiej powoli rozumieć, nie? Że ten strój weselny to ta natura Chrystusa, którą trzeba mieć. Zresztą tu słyszymy, przyoblekli się Chrystusa. I to musi być fakt, że mam tę naturę Chrystusa. I w tym wszystkim jest też jedno ważne, co trzeba podkreślić, że uczta, czy przyjęcie, mówiąc bardziej współczesnym językiem, to jest miejsce radości wynikającej z tego, że świętujemy naszą przyjaźń, czy naszą miłość, że jesteśmy w relacji, że Bóg nas zaprasza do przeżywania życia jako miejsca pełnego radości przez to, że jesteśmy razem przy stole. I tego nigdy jakby nie można też zapomnieć, że to bycie ostatnim, służenie jest również źródłem radości. Można zapytać tutaj te osoby, chociażby nasze mamy, które usługują nam przy niedzielnym obiedzie. One mają w tym radość, mimo że spędzają większość czasu wtedy w kuchni. Mają radość tego służenia i tej prostej prawdy warto się od takich osób uczyć. Sławku, jesteś specjalistą od ekumenizmu. Jesteśmy przy takim szczególnym stole. Damy radę zasiąść z naszymi współbraćmi. Mówimy rozłączonym. Tak. Trzeba próbować, choć to jest tak jak z drogami, które się zbiegają gdzieś tam za horyzontem. Jeszcze nie widzimy tego zbiegnięcia, ale w tą stronę trzeba iść. To Pan Bóg tylko wie, kiedy to nastąpi. Ale sama warto być po prostu coraz bliżej. Mi się spodobało słowo, które gdzieś w którymś miejscu Jan Paweł II powiedział, że na pewno przy tym stole zasiędziemy już w niebie. Tam Pan Jezus dla tych wszystkich protestantów, prawosławnych, anglikanów i innych metodystów, katolików, przy jednym stole nas usadzi. Ale nie tylko. Nie tylko, powiedzmy, chrześcijan, ale też tych wszystkich, którzy z szczerym sercem szukają Pana. Ja dzisiaj tak widzę, że prawdopodobnie te drogi ekumenizmu trzeba łączyć od razu z drogami tego dialogu międzyreligijnego w ogóle, żebyśmy się otwierali na wszystkich ludzi, bo to wszystkich, którzy tutajśmy czytali. No i tak samo ewangelizacji. Chodzi o to, żeby po zjednoczeniu chrześcijan, po jedności rozdzielonych chrześcijan, nie spodziewać się więcej niż po jedności chrześcijan, którzy już są w jedności kościelnej, prawda? To jedno i drugie trzeba, o jedno i drugie zabiegać. Jedno i drugie musi być. Ksiądz Robert Pawłowski, ksiądz Maciek i ksiądz Robert Kuszyński.